Panie marszałku, proszę się tu nie mylić, bo ja... Proszę przejść do zadawania pytań. Pani minister, na początku chciałbym powiedzieć tak zwanym nowoczesnym, bo są tu tacy nowocześni, że no kochani, no we Francji było 62 lata, w tej chwili jest 60 lat wiek emerytalny. Więc no myślę, że trzeba brać wzór z takich krajów Unii Europejskiej. Wysoka Izbo, wiemy doskonale, że w Polsce wielu młodych ludzi, młodych rodzin, mężczyźni po 28 lat, 30 lat nie mają pracy. Kobiety, żony tych mężczyzn nie mają pracy. Więc to jest zasługa Platformy Obywatelskiej, bo zniszczyliście ten kraj. Panie pośle, panie za chwilę będzie pan miał okazję zadać pytanie. Żeby... Proszę nie przeszkadzać. I w związku z tym ci ludzie, którzy odejdą na emeryturę w wieku 60 lat, te panie, a nie w wieku 67, zwolnią miejsca pracy dla tych młodych małżonków. W tych młodych rodzinach będzie radość, bo praca jest na wagę złota po rządach Platformy Obywatelskiej. To po pierwsze. I ci młodzi ludzie, pani poseł, oni będą pracować też na emerytury tych starszych. I pytanie na koniec do pani minister. O ile szacunkowo dzięki obniżeniu wieku emerytalnego zmniejszą się wydatki na zasiłki dla bezrobotnych, renty z tytułu niezdolności do pracy, świadczeń przedemerytalnych, pomostowych, emerytur częściowych i nauczycielskich świadczeń kompetencyjnych? Dziękuję bardzo.